Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dziś propozycja dla mniej wymagających. MyPhone Flip, telefon dla seniorów, ale nie tylko, z klapką. Zapraszam do oglądania. W dobie smartfonów naprawdę ciężko znaleźć jakiś normalny telefon, który służy tylko do dzwonienia. Oczywiście MyPhone Flip jest propozycją dla użytkowników mniej wymagających, a można powiedzieć, że w ogóle, którzy nie wymagają od samego telefonu czy smartfona nie wiadomo czego. Telefon służy im tylko i wyłącznie do dzwonienia, do wysyłania SMS-ów. No i też ten telefon niewątpliwie jest tutaj wyjściem naprzeciw osobom starszym, z racji tego, że mamy tutaj bardzo duże klawisze, telefon nie jest skomplikowany, no i dzięki temu takie nasze babcie czy dziadkowie mogą sobie spokojnie z nim poradzić. Tym bardziej, że telefon jest tani, jest naprawdę tani. Za chwilę w jednym z dyskontów będzie można go dostać za niecałe 100 zł, więc to jest naprawdę kwota nikła jak za urządzenie elektroniczne. Zobaczmy zatem, co to jest MyPhone Flip, czym się charakteryzuje i co możemy tutaj o nim powiedzieć. No przede wszystkim jest to telefon z klapką. Bardzo mało na rynku jest takich urządzeń. Cóż tutaj mamy? Cały oczywiście telefon wykonany jest z plastiku. Mamy też oczywiście tutaj dość duży głośnik, który dość dobrze gra. Zresztą zaraz będziecie mogli to usłyszeć. Mamy też aparat. Aparat, jak ja to mówię, jest symboliczny. Jest to aparat VGA, ale z diodą doświetlającą. Mamy też oczywiście tutaj możliwość przypięcia tego telefonu na smycz. Mamy wejście słuchawkowe oraz przycisk głośniej, głośniej, ciszej. Na dole znajdziemy oczywiście sam mikrofon. No i złącze mikro USB. Na samym froncie tego telefonu mamy też diodę doświetlającą, która informuje nas o połączeniu. Jeżeli otworzymy ten telefon, pojawia nam się oczywiście dość spory ekran z czytelnymi liczbami, z czytelnymi literami. Też możemy zobaczyć tutaj ewentualnie menu, czyli wszystko jest dokładnie pokazane wyraźnie. Co jeszcze? Głośnik. No i przede wszystkim przedłużono tą klawiaturę. Tutaj nie mamy tylko klawiatury alfanumerycznej. Oczywiście mamy, ale nie tylko. Mamy też oczywiście tutaj klawisze funkcyjne, czyli wejście do menu, wejście do książki telefonicznej, zielony klawisz odbierz i zakończ rozmowę. No i jeżeli chodzi o przejście do menu. Ciekawe rzeczy dzieją się tutaj na dole. Na dole mamy przycisk FM, czyli tutaj możemy sobie włączyć radio i już możecie sobie ewentualnie posłuchać, jak dany telefon gra, a gra dość głośno i fajnie. Oczywiście radio działa bez anteny. No i co wy na to? Ogólnie naprawdę dość fajnie to gra. Oczywiście tutaj też możemy podpiąć jak najbardziej słuchawki. W środku też mamy slot na kartę SD, czyli też możemy korzystać z tego telefonu jako opcję MP3. Radio obsługuje się też klawiszami tutaj 2, 4, 5, 5 wyłączamy, no i czerwonym guzikiem zawsze wychodzimy do samego menu. Mamy oczywiście tutaj też skrót do aparatu. No aparat, tak jak powiedziałem, jest symboliczny, więc tutaj nie oczekujmy za dużo zdjęć, za dużo od tego aparatu, jeżeli chodzi o zdjęcia. Co ciekawe, a raczej to jest jakaś taka mała wada, tutaj aby zrobić zdjęcie potrzebna jest karta pamięci, tutaj włożona do, zainstalowana do tego telefonu. Też nie każdy od razu może mieć tą kartę pamięci, tym bardziej, że w zestawie chyba ja raczej jej nie ma, bo dostałem tylko sam telefon, ponieważ jeszcze na rynek ten telefon też nie wyszedł. Mamy jeszcze też przycisk SOS, to jest właśnie ukłon co do osób starszych. Jeżeli klikniemy na niego, dokładnie usłyszeć można alarm, a po chwili zaczynamy dzwonić do osoby, która jest tutaj zdefiniowana. I tutaj dzwonimy. Jeżeli zakończymy rozmowę, czy powiedzmy nie uda nam się połączyć z danym użytkownikiem na telefon,
czy tam na naszego smartfona, tym bardziej na mój telefon tutaj, przychodzi SMS. Dokładnie, jestem w niebezpieczeństwie, spróbuj mnie odnaleźć. Więc taka mniej więcej zabawka, też już dokładnie znana z poprzednich wersji właśnie tego typu telefonów. Oczywiście daną wiadomość możemy sobie zwyczajnie tutaj edytować. Jeszcze rzut oka na samo menu, co my tutaj mamy. Oczywiście spis telefonów, wiadomości, historia połączeń, mamy multimedia, czyli aparat, zdjęcia, kamera, aczkolwiek tak jak powiedziałem, sama kamerka VGA jest dość symboliczna, mamy profile użytkownika, oczywiście też możemy sobie dowolnie skrótami te profile zmieniać. Mamy ustawienia, bardzo, bardzo proste, no i ten przycisk SOS, czyli dokładnie to, co Wam przed chwilą pokazałem odnośnie wysyłania jakiegoś alarmu do użytkowników. Mamy jeszcze dodatki, czyli menadżer plików, kalendarz, alarm, stoper, jakieś tam nawet gry są, więc wszystko, co dany telefon powinien mieć, na pewno ten Flip ma. Jedyne, do czego mogę się przyczepić w tym telefonie, no to faktycznie ten plastik, on nie jest jakoś, można powiedzieć, specjalnie lotny, jest matowy, raczej będzie zbierał ryski. Ta klapka przede wszystkim to jest ta newralgiczne miejsce, jeżeli chodzi o tego typu telefonów, lekko się rusza, aczkolwiek dość dobrze tutaj sprężynuje i też nie ma jakichś problemów z otwieraniem tego telefonu. Ta klapka jest troszeczkę szersza, jakby się wydawało, od tego głównego korpusu, więc dość łatwo się tutaj go otwiera. Tak mniej więcej wyglądałby iPhone Flip. Jeszcze może o baterii coś powiemy. Baterię mamy tutaj o pojemności 800 mAh. Z tego, co zauważyłem, spokojnie 3-4 dni starcza przy normalnym takim użytkowaniu, czyli z włączoną kartą SIM. Tak mniej więcej by wyglądał iPhone Flip. Za niewielkie pieniądze mamy dość sprawny telefon do normalnego dzwonienia dla osób starszych, ale nie tylko, też dla osób, które nie potrzebują smartfonów. Tym bardziej, że smartfon ma kosztować w granicach 80 zł, więc myślę, że propozycja całkiem rozsądna. Dzięki za oglądanie. Co Wy myślicie o tego typu telefonach i o samym Flipie? Zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału wideotesty.pl. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!